Cześć, witajcie z tej strony Desu i w końcu jest GTA Online. W końcu dostałem Unbana. Miałem właśnie go do wczoraj. Wchodziłem tam co jakiś czas, ale jednak nie odbanowali. I w końcu zostałem po 22, więc myślę, że właśnie po 24 dostałem tego Unbana. Dobra, może zaczniemy od tego, że sobie kupię właśnie nowy samochód, tak, nowy samochód. Jak widzicie, była aktualizacja i dodano 3 nowe samochody. Ja sobie może dodam, powiedzmy, weźmy tego za to najdroższy hajs. Tego też się da zajebiście zrobić, ale ja sobie na razie kupię tego. Dobra. I teraz, które to było? To było chyba to. Tak, chyba to była ta miejscówka. Dobra. A tu jeszcze... Aha, bo to jest inne auto. Dobra, ja myślałem, że... Ho-ho! Co to ma być? Oh my god. Aha, to można... Taki i taki. No nie wiem, który teraz tak wziąć. Ten też zajebiście wygląda, powiem wam szczerze. Ale ten... Nie, bardziej mi się podoba ten. Szczerze mi się ten bardziej podoba. Tamto mi się tak zbytnio nie przypadło do gustu. Ale może kiedyś. Może kiedyś. A dobra, weźmy też, kupimy tego. Weźmy sobie ten kolor. Dobra. I kupione. Dobra. To najpierw się zajmę tuningiem tego pierwszego. Mam w ogóle coś w garażu tutaj? Chwila, krótkie cięcie. Okej, już jestem po krótkim cięciu. Musiałem sobie zrobić grę na pełny ekran, ponieważ mi wyskoczyło do okna. Okej, nie wiem, czy było mnie przedtem słychać, ale teraz pewnie będzie mnie lepiej słychać. Więc kupiłem sobie te 3 samochody. No, ten mój garaż jest pusty, więc sobie wyjdę, bo wszystkie pojazdy właśnie przeniosłem tam, do tamtego domu. I będę musiał jakiś sobie pojazd na szybko załatwić, żeby tam szybko przejechać jakoś. No, tylko niech mi się to wczyta. Dobra, no to tylko jakiś samochód. No weźmy sobie ten pierwszy, lepszy, żeby tam jak najszybciej dojechać. Ja sobie szybko zaznaczę domek na mapie. No prosta droga w sumie, no to szybko tam pojadę. No i bierzemy się za ten tuning naszych nowych lowriderów. Kasy mam aktualnie nawet dużo. Spokojnie mi to starczy na wszystko. I na razie tuninguję sobie ten jeden, a później tam te dwa jeszcze może zobaczę. A wiecie co, może? Może nawet tuninguję pierwszego tego dziwaczne auto na tym wysokim zawieszeniu. Co przypomina trochę Monstera z GTA San Andreas. No może nie aż tak przypomina, no w sumie tu też jest ten monster. Ale no aż tak nie przypomina, ale jest bardzo wysokie zawieszenie. I te koła w ogóle takie duże są. Więc może weźmiemy się za to auto jako pierwsze. Będzie niezła zabawa przy tym. Jak widziałem po tym zdjęciu, zobaczymy co tam w ogóle się da zrobić. Jakie tam są ciekawe efekty tuningu. Bo widziałem na tym obrazku, że nawet da się sporo zrobić z tego auta. No, ale twórcy GTA mają niezłe pomysły nawet. W sumie niech dają, im więcej aut do tuningu, tym lepiej. Jest przynajmniej co robić. Dobra. Nie tu wjechałem. No, proszę cię. Dobra. Właściciel tego autka będzie niezadowolony, jak oddam je z powrotem. Chyba, że je naprawię, no to wtedy... Nic nie było uszkodzone, prawie nic. Tylko trochę zderzak. Trochę to. I tamto, dobra.
Mam nadzieję, że moje autka już zostały dostarczone, ale nie jestem tego pewien. Zaraz to się zobaczy. Czy one tu są? W ogóle miałem jeszcze tuningować te moje poprzednie auta. Mówiłem w odcinkach, że chciałem tuningować, ale tak, są moje autka. To są stuningowane. Miałem tak Karumę zrobić. I chyba tylko Karumę, bo tu widzicie, że zrobiłem Karina, to Tampę zrobiłem, więc chyba mi został tylko ten. Karuma mi została chyba. Dobra, no to bierzemy. Oto ten pojazd ładny, różowiutki. I jedziemy do Benego. No to dobra, jedziemy do Benego. Szybko stuningujemy ten samochód. Zobaczymy, co z niego będzie. Co z niego będzie po mojemu. Jak to będzie się prezentowało. Dobra. To szybko sobie tam podjadę. Okej, mogę już gadać, właśnie dostałem SMS-a, musiałem odpisać szybko i już jestem z wami z powrotem. No, dobra. W sumie miał pierwszeństwo, ale ja tam mam zawsze pierwszeństwo. GTA zawsze ja mam. Dobra, jedźmy szybko tam. Zobaczymy, ile to autko wyciągnie. Ło! Krawężnik naprawdę nas spoko wybił. Ja się przeniosę do środka. No, środek nawet tak się zwykle prezentuje, prawie jak w wszystkich autach, ale zobaczymy po tuningu, jak to auto będzie w środku wyglądać. Mam nadzieję, że niesamowicie, ponieważ widziałem, że jest tam dużo opcji właśnie tego wizualnego tuningu w środku. Przydałoby się też więcej osiągów zrobić. To by też było na przykład dobre, że da się połowę silnika wymienić i żeby to lepiej wyglądało. Na przykład każdą część dałoby się wymienić, wentylatory, alternator, ten akumulator, blok silnika, filtry powietrza, turbosprężarki, jakby to się dało się wymienić tak, żeby to lepiej wyglądało wszystko, po prostu żeby miało swój wygląd, każda inna rzecz. No w sumie to by było też dużo pracy przy tym. A na pewno dałoby się to zrobić. Dobra, jesteśmy już u Benego. I zaraz zaczniemy magię. Okej. Aha, wystarczyło, że ja bym kupił jedno auto. Ale dobra, przecież tamto bym też robił. Dobra, no to bierzemy się za to autko. No i co kupiłem? Tak, kupiłem. Jak to wygląda? Nie no, zajebiście. Takie wielkie koła. Ciekawe w ogóle, jakie są koła jeszcze. O. Teraz sobie oznaczę chyba. Wszystko najdroższe w sumie to. Znaczy w sumie to, co mi się najbardziej będzie podobało. Bo nie wszystkie najdroższe rzeczy mi się podobają. To no to to ładnie wygląda. Dobra, biorę sobie ten zestaw turbo. I teraz ulepszenia silnika. Dobra, wezmę sobie ten 33. Wydech. W sumie wydechy nic specjalnego, ale weźmiemy sobie te dłuższe. Chyba, że to jakoś inaczej wygląda tak pod tym kątem. W sumie ten mi lepiej się podoba. To nie maska. Maska fabryczna. A weźmiemy tą. Klaksony na razie. Nie, dobra, teraz wnętrze. Projekt wykończenia. To są chyba fotele. O, dobra, tu już. W sumie mi się aż tak to nie podoba. Myślałem, że coś. Ale może wezmę ten. A weźmiemy tą skórę Lamparta.
O, i teraz kolor. W sumie myślałem, żeby coś taki jaśniejszy jakiś kolor wziąć. Tylko nie mam teraz pojęcia, jaki by to kolor wziąć, ale coś jaśniejszego, taki brąz, beżowy, jakoś tak. Aha, tu już minąłem, dobra. A weźmiemy sobie. Co by? Czekoladowy? Nie, dobra. A weźmiemy sobie ten sieniański brąz, tylko jeżeli dałoby się później to zmieniać właśnie, bo ten różowy tu nie pasuje, no to bym się cieszył, jakby się to dało zmienić. A weźmiemy to. Kierownica. Widziałem, że jest nowa kierownica chyba. Nie wiem, czy to była ta, ale mi się ta podoba. Weźmiemy sobie ten rewolwer, czy tam co to było. To też może być nagłośnienie, o. Aha, czyli to co standardowe. Myślałem, że coś więcej będzie się dało zrobić z tego. To może sobie damy rozjaśniony brąz. Aha, tu już wszystko, dobra, światła. Reflektory damy może te ksenonowe. Na razie tych. O, co to jest? A, oznaczenie. Zobaczymy, coś fajnego jest. Nie. Na razie nie. To mam tablicę. A, mocowanie. A możemy wziąć. To mi się nawet podoba. Tablice specjalne. Aha. Nie, to na razie nie. Rejestracja. Damy sobie to. W sumie to tak zbytnio nie pasuje. To damy to. Lakierowanie, dobra. Lakierowanie, no, od tego się na początku przejść, bo ten różowy mnie przeraża trochę. Ja sobie może wezmę. Chciałem, żeby sobie wziąć błękitny. Ale powiem wam szczerze, ta zieleń też mi się podoba. Tylko ja. Jak wygląda ten błękit? Dobra, zielony wezmę. Bardzo mi się podoba nawet. Dodatkowy kolor. Metaliczny. Nie, gorący róż nie. A chyba też wezmę ten zielony. O! Aha! No teraz mogę to inaczej zmienić, bo mam ten zielony. W sumie myślałbym nad kolorem, w sumie nie zielonym, ale zaraz zobaczę, co tu będzie tak pasować. Może ten czarny kolor. Damy. Jednak to najbardziej tak pasuje. Dach. Bez dachu. O! Nie no, damy sobie to. Z szybkami. Nie, sprzedawać nie chcę. Teraz skrzynia biegów. Bagażnik. O, no, to myślałem, że tego nie ma, a jednak jest. No to oczywiście to bierzemy. Wypasione audio. Turbo. To też koła. No i na to czekałem. Aha, czyli tu będą. Zobaczymy, co tu w ogóle jest jeszcze. A tu chyba nic nie ma dodanego. Jak to śmiesznie tutaj wygląda. Ale powiem wam szczerze, że. To pasuje mi najbardziej, tak? Bo nie, dolary nie, ale to na pewno. Czemu one są czerwone, te koła? Chciałem przecież chromowane. Dobra, to wezmę te złote tarcze. W sumie tego nie będę chyba zmieniał, bo to nawet żadnym nie pasuje. Projekt opon. W sumie nie wiem, czy dać to, czy tym. No, na razie dam to. Kuloodporne oczywiście. Tens na razie nie. Szyby lekko. No i to by było chyba wszystko w tym samochodzie.
Dobra, no to na razie opuścimy nasz salon. Zobaczymy, jak tym się jeździ. Ale powiem wam, że szczerze się ładnie prezentuje tylko te koła takie wielkie. Jak tu ze skakaniem. Tylko przydałoby się. Przydałoby się dzień zrobić. Która jest godzina? Jest druga w nocy. No, widzimy, jak on się prezentuje w nocy. W sumie mogłem jeszcze ten neon dać, ale dobra, na razie to będzie tak bez neonów. Tylko ten pojazd chyba, nie wiem, czy nie będzie wywrotny czasem, ale chyba nie. On się trzyma tak właśnie drogi. Chciałem zobaczyć, jak on skacze. Tak trochę powolnie się rusza, nim ta hydraulika zadziała. Ale nawet spoko to wygląda. Możemy sobie tak podwyżyć, obniżyć jeszcze. No i tak to mniej więcej wygląda. Tylko chciałem skoczyć, a nie pamiętam, czy nie umiem tym autem jakoś tak skoczyć. Chyba, że on ma nie skakać, nie wiem. Dobra, zostawimy sobie go tak, albo go podwyżymy. No niech będzie, im wyżej, tym lepiej. No i to auto tak się prezentuje. Przydałby się ten w końcu dzień. Osiągnę najdłuższy przejazd na tym kole. Nie, no, na razie nie będę to robić. Pojedziemy sobie może tym autkiem gdzieś dalej. Może w jakiś teren. I tam przetestujemy ta autko, jak tam ono się sprawuje. Ale ogólnie tak swoim wyglądem nie jest złe. Da się nim jeździć. Nie przeszkadza to tak. W sumie, jak jeszcze go tak, jeszcze damy go niżej, to jeszcze mniejsza. O, odpych taki mniejszy jest. I nawet to spoko wygląda, tylko te koła takie wielkie. Ciekawe, ile te koła mają cali. Dobra, no to może jedziemy sobie tutaj zaraz w ten teren. I zobaczymy, jak to auto skacze. I jak się nim ogólnie tak jeździ. Nie wiem, czy coś też widzicie, bo ja mam tu ciemno strasznie. Mi słońce naparza. I tak już zasuniemy, a i tak to ledwo co widać. Jeszcze dodatkowo jest ta noc. Tym bardziej nic nie widzę. Ale ten logo naprawdę też fajnie wygląda. Jest bardzo widoczne. Jak się tak w nocy jedzie. W sumie najbardziej te logo widzę. Najbardziej one są tak widoczne. Ale i tak powiem, że zakrętów się fajnie trzymać. Ciekawe, jak tam z driftem on wypadnie. Ale myślę, że chyba fajnie wypadnie, bo on tak się fajnie w zakręty wchodzi. Ale to zaraz się przekonamy z tym. Jak kietami nie będzie klatkować, no to by było dobrze. 40 klatek nie spada do 20-25. To tak miłe trochę jest. O, i teraz po 20. No jeszcze zajebiście, jeszcze do 18 mi spadło, nie, na, nie wiem co jest, ale dobra, myślałem, że tam ktoś jedzie, ale nie, jednak nie. Która już jest godzina? 4, dobra, za niedługo będzie się dzień robił. Mam nadzieję, że też pogoda będzie dobra, bo nie chciałbym wybrać deszcz chociażby. Wolałbym słoneczko. No, wystarczyłoby trochę tu nawet tak poćwiczyć tym autem, te drifty, a i by nawet spoko się tu jeździło. Bo widzę, że on się tak nawet fajnie do driftu przymierza ta auto. Zobaczymy na tym zakręcie. No, trochę go bardzo tam ten tył tak bardzo zarzuca. Ale da się to przetrenować, wyuczyć i nawet spokojnie sobie tym tak po zakrętach pojeździć. Nie powiem, że nie ma źle.
naprawdę spoko auto. Myślałem, że będzie tu gorzej, ale zaraz sobie pojedziemy w teren i zobaczymy jak to. A w sumie, dobra, jedziemy tu. No to myślałem, że nie tak nie obróci. Wezmę sobie podwyższe te zawieszenia. I zjeżdżamy sobie z tej górki. Ale ono skacze, nie? Nie, no dobra, auto. Do terenu w sumie idealne. No i już straciłem swoje światła wszystkie. Nie wiem, tylnie mi zostały, ale tylnie mi tam nie są potrzebne jak teraz, więc nie widzę z przodu. A widoczność by mi się teraz bardziej przydała. Okej, tu sobie wskoczymy. Ło! Ho, ho, ho! Nie no, nieźle. Nieźle, nieźle powiem szczerze. Jak ktoś ma ochotę nim tak poskakać, powiedzieć po górach, to jest to auto idealne. Idealne powiem, do skakania. Nie no, naprawdę świetne jest. Myślałem, że to będzie jakieś gówno, takie ITP, a jednak taka zabawa w górach to jest idealny sprzęt do tego. Fajnie się w ogóle amortyzuje, jak się nim tak jeździ. Ojej. Ta auto tak przynajmniej nie lata. Fajnie ona upada jak się skacze. Dobra, widzę, że się dzień robi. No to dobrze, bo będzie lepsza widoczność przynajmniej. Żebyście lepiej też to widzieli wszystko. No w sumie za ten tuning, ile nie wiem, ile wydałem. Sama przeróbka na nie standardowy kosztowała mnie pół miliona, więc no około miliona coś wydałem na to auto. Ale powiem wam, że warto. Warto, ponieważ jest świetna zabawa tym zajebistym autem. Nie no, pięknie, patrzcie jak to amortyzuje. No może tu... O. Nie ma źle. O, jeszcze ta spoko muza. Źle. No ja jej nie słyszę, bo mam ściszone głośniki, ale wy na pewno ją słyszycie. Nie, ale w sumie też nie wiem, bo mam ściszoną muzykę. Zaraz to obadamy. Ale wiecie o co chodzi. No, znacie tą muzykę na pewno. Słyszeliście ją. Spoko nuta. Da się przy niej zajebiście jeździć tymi autkami. Taki klimat. Ale tutaj hydraulika ogólnie wolniej chyba działa. Może to auto nie jest aż tak do takiego czegoś, żeby nim tak taki pokaz robić, ale... może się mylę, może da się szybciej, nie wiem. Może, że auto jest takie duże, to się nie da tak skakać. A jeżeli się da, to dajcie znać w komentarzach. No i tak to auto się prezentuje. Spoko auto. Dobra, czekam jeszcze na ten dzień. Ale w sumie już dużo widać. No i po ile naprawdę warto sobie kupić to auto, przerobić. Naprawdę świetne autko, więc jeżeli wam się odcinek podobał, to dajcie lajka. Jeżeli jeszcze nie jesteś moim widzem, to daj suba. No i to by było na tyle w tym odcinku. Przecież w kolejnym odcinku będę tuningować kolejne autko. Widzimy sobie się za tamtego pick-upa. I zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Cześć!